Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Chcę, aby wszyscy zrozumieli motywy i cel naszego działania. Dla Ciebie nie widziała Cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośli. Opowiemy Ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, w naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie. Solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla Ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcie, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było. Brak był prawdziwego szczęścia. My starsi mamy w pamięci te sceny z grudnia 1981 roku, kiedy po ulicach naszych jeździły samochody pancerzone. Widok zomowców z pałkami, tarczami i w hełmach z opuszczonymi przyłbicami. Ktoś powie, znowuż, czy to nie jest jakiś skrzyk? Z jednej strony głosimy miłosierdzie, a z drugiej rozdrapujemy rany przeszłości. Jeszcze raz powtórzę, miłosierdzie nie jest amnezją, zanikiem pamięci. Wręcz przeciwnie, ta pamięć jest konieczna, żeby człowiek uświadomił sobie swój grzech, wyraził skruchę i wtedy dopiero zwrócił się o Boże miłosierdzie. W czasie sakramentu pokuty przebaczenie może otrzymać jedynie ten grzesznik, który przyzna się do swoich grzechów. Jeżeli ktoś neguje zło swoich uczynków, zaprzecza swoim grzechom, jakby czyni miłosierdzie bezsilnym, Bóg nie może przebić się przez wrota zatwardziałości ludzkiego serca. Gdy wspominamy stan wojenny, po 34 latach uświadamiamy sobie, że ci ludzie, którzy wprowadzili stan wojenny i którzy byli wykonawcami tego tragicznego zdarzenia, właściwie do tej pory nie wyrazili skruchy, próbują ciągle usprawiedliwiać to, co wtedy zrobili, tak zwanym mniejszym złem, zakłamując historię, bo
nieprawdą. Już historycy potwierdzili, że Sowieci stoją na granicy i są gotowi wejść. No właśnie, Boże Miłosierdzie jest tam, gdzie jest skrucha, gdzie skruchy brakuje, to i Boże Miłosierdzie jest bezsilne. A pamięć historyczna jest konieczna, byśmy budowali tożsamość naszego narodu na prawdzie, a nie na mitach, nie na kłamstwie. Nie mam teraz czasu dla ciebie. Nie widziała cię długo, matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośli. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, w naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Lego! Lego! Bo w nim brak było szczęścia. Bez Solidarności! Nie ma wolności! 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 Bez Solidarności! Nie ma wolności!
Pokój.